Witam serdecznie. Dzisiaj jest niedziela, 4 czerwca 2023 roku. Mówimy cały czas o cechach rzeczywistości, w jakiej przychodzi nam doświadczać, że są dwa światy, ten stary świat i nowy świat. Każdy z tych światów jest związany z częstotliwościami i chodzi tu o częstotliwości nie tam w falach GSM czy radiowych, tylko częstotliwości w nas. I te częstotliwości w nas zależą od postrzegania i jakości komunikacji. Stary świat, z którego się wylogowujemy, to jest postrzeganie dualne i komunikacja, jaką kiedyś mieliśmy, okazując niezadowolenie, żal, smutek, złość, pretensje do kogoś za coś, a w tym nowym świecie widzimy, że ten, co przynosił nam powody do żalu, do smutku, do złości, do niezadowolenia, to jest część mnie, która przynosi mi coś, co jest moje, bo wiem, że wszystko jest mną, i wiem, że żyję w lustrzanej rzeczywistości, cokolwiek komuś kiedyś uczyniłem, teraz to do mnie wraca, jeśli to przyjmę z pokorą, okażę szacunek i wdzięczność temu, co mi to przynosi, czyli pijakowi, łajdakowi, złodziejowi, to jest nielogiczne według tamtego świata, ale jeśli okażę, obdaruję miłością to, co prosi mnie o miłość, czyli ten pijak, łajdak, złodziej czy krytykant prosi mnie o miłość, zachowując się tak, jak się zachowuje. Jeśli mu to, tym go obdaruję, to ja kończę ten kontrakt na dostawę i to powinno zniknąć, jeśli to prawidłowo uczynisz. Więc zaraz przechodzimy do ćwiczenia tego, tej prawidłowej komunikacji. Jeśli po staremu powiem, że to jest jego wina i będę żądał, żeby się on zmienił, żeby przestał pić, żeby przestał palić, oszukiwać i kraść, i że to on ma się zmienić, tak? I obdaruję go pogardą, złością, żalem, smutkiem, krzykiem, płaczem, to tylko zasilam ten kontrakt i to musi być dostarczane, bo wszystko to, co przychodzi tutaj w tym świecie, woła nas i prosi o miłość, tak? Jak obdaruje, to się kończy i potem już przychodzi tylko namnożona miłość, szacunek, akceptacja i wdzięczność. Więc chodzi o zakończenie tych kontraktów, które trzymają nas ze starym światem. Chodzi o to, żeby być w tej rzeczywistości nadal, ale jak nie z tamtego świata, tylko z tego świata. Tak, że być w tym świecie, ale jak nie z tamtego, tylko z tego świata. A seria wykładów, która nazywa się Kropla drąży skałę, to już 5 lat ciągle to samo, o tym samym mówię przy wykorzystaniu tego samego konspektu dwuczęściowego, który nie zmienił się przez ten czas. Ciągle tłumaczę to samo i pojedyncze osoby się wybudzają i te pojedyncze osoby wnoszą do pola morfogenetycznego ogromną wartość, bo oddziaływują na setki tysięcy osób i niwelują oddziaływanie tych osób, które są jeszcze w starym postrzeganiu. Dlatego mogę dzisiaj z dużą odpowiedzialnością powiedzieć, że tak jak mówiłem wcześniej, 39 się nie powtórzy, 81 się nie powtórzy i 2020 się nie powtórzy. Żadne kataklizmy tu się już nie wydarzą, bo tak dużo osób się już wybudziło i trzyma pole. W tym sensie, że uczynili sobie lokalny raj na ziemi, i nie zasilają już systemu. System jeszcze straszy, bo ma media, ma polityków, ma celebrytów i pokazuje pazurki, ale one są już wygryzione. I pokazuje ząbki, ale one już są zgnite od próchnicy. Tak? Jeszcze coś straszy, ale jak już ty tego nie zasilisz, w nic się nie wkręcisz, to system nawet nie będzie miał siły wkrótce, żeby straszyć. Dojdzie do pewnej anihilacji i transformacji systemu. Ja nie wiem, co i jak się zamieni, tak? Natomiast to nie będzie eksplozja, to będzie pewna implozja tego starego. A to, że zmierza wszystko we właściwym kierunku, to co do tego nie mam wątpliwości, chociaż system i media pokazują, że to zmierza w coraz to gorszym kierunku, tak? Ale takie jest jego zadanie, a naszym zadaniem jest nie wkręcać się, czyli tego nie zasilać. My i tak już dobrze neutralizujemy to z drugiej strony. Ten świat, ta częstotliwość i ta jakość życia jest dla odważnych, dla zuchwałych. Taki film Złoto dla zuchwałych, a Raj na ziemi dla odważnych. Granica między piekłem na ziemi, między tym stanem, a tym światem, to jest odwaga. Poziom 200 jest granicą między światem tym, a tym światem.
odwaga, czy dokonasz takiej drogi bohatera, podróży bohatera, stąd dotąd, czyli stąd dotąd. Czy wybierzesz siebie przede wszystkim, czy wybierzesz uszczęśliwianie świata na zewnątrz albo walkę ze światem na zewnątrz? Co wybierzesz? Siebie i uczynić sobie raj na ziemi, czy uszczęśliwianie innych albo świata, ale czegoś, co jest na zewnątrz? I chodzi o to, że ty jesteś jedyny prawdziwy i uczynisz sobie raj na ziemi, jak uszczęśliwisz siebie, a poprzez rzutowanie na pole morfogenetyczne dopiero wtedy uszczęśliwiasz wszystko wokół siebie, tak? Ale nie uszczęśliwiamy wprost iluzji, bo iluzja, która może ciebie prosić, jak ty dasz się jeszcze wkręcić w te nocnikowe sprawy, to iluzja może odgrywać rolę cierpiących, iluzja może odgrywać rolę studni bez dna, będzie chciała twojej uwagi, będzie chciała twoich pieniędzy, bo ma same długi, same deficyty i nie da się studni bez dna zapełnić energią drugiego człowieka. Tylko sam ten człowiek, co jest w deficytach, w studni bez dna, może zamknąć dno w tej studni i się napełnić poprzez, bo ten człowiek, co ma stan studni bez dna, znacie takich ludzi, który chce twoich zasobów, żeby zapełnić swoje deficyty, to on ma na pewno pootwierane kontrakty, ma żal i złość do kogoś za coś, ma emocje, ma niezadowolenie, żądanie, że to jest, to oni mają się zmienić, bo to jest ich wina. I więc tylko on może zamknąć swoją studnię. Ty możesz wszystkie swoje zasoby utopić w jego studni bez dna i wpaść do tej studni. Jak chcesz być w nocniku, proszę bardzo. Natomiast to jest jego. Ty wytrwaj swojej częstotliwości. Możesz mu pomóc dobrym słowem, żeby odpuścił, wyluzował, tak? I sam zapełnił studnię. Bo wszystko to, co uczynisz, pomagając mu z litości, tak? To ciebie to wciągnie i pogrąży ciebie. To jest wypraktykowane przeze mnie, więc wiem, że to tak działa po prostu poprzez litość. Działanie ściąga nas do tych słabych jakości życia. Zachęcam, żebyś wybrał siebie. Ty jesteś w tej rzeczywistości jedyny prawdziwy. Cała reszta to jest iluzja. Wszyscy chcą twojej uwagi, będą mówić o swoich cierpieniach, tragediach, boleściach. To jest iluzja, to są hologramy, które tylko chcą twojej uwagi i twoich emocji, ewentualnie twoich pieniędzy. Tak? Natomiast teraz powiem ci też coś, czego nikt ci jeszcze dotychczas nie powiedział. I zaraz ci to udowodnię. Iluzja nie cierpi, hologram nie cierpi, ale odgrywa rolę cierpiącego, odgrywa rolę bolącego, odgrywa rolę głodnego, spragnionego. Hologram nie cierpi. Zaraz ci to pokażę na konkretnym przykładzie. Wiesz, że nie żyje już taki artysta jak Michael Jackson, prawda? Ale jego koncerty zostały przeniesione do świata iluzji i poprzez hologramy odbywają się w Stanach Zjednoczonych cały czas koncerty Michaela Jacksona, gdzie on występuje na scenie, tylko że jest to hologram. Słyszałeś o tym, że są koncerty Michaela Jacksona. I w Polsce są koncerty Kory, nie wiem czy wiecie. Tak samo cały czas występuje na scenie Kora, wychodzi tutaj tak jak ja, tylko tyle, że jest to hologram. I teraz zobacz, ci widzowie, którzy słuchają piosenek Michaela Jacksona, są w nich wywoływane uczucia albo emocje, zależy o czym śpiewa, czy o wojnie, czy o kwiatkach i motylkach. Są pewne stany wywoływane. I weźmy teraz za przykład taki, że Michael Jackson nagle jako hologram wyjmuje z szufladki sekator i obcina sobie palec sekatorem. I teraz, czy hologram cierpi? Odgrywa rolę cierpiącego. I on obcina palec i płacze i krew się leje. Iluzja po prostu odgrywa rolę cierpiącej, skaleczonej. Natomiast obserwator, który widzi, to ten obraz, jeśli się wkręci w tą iluzję, i będzie mu żal i smutek, albo będzie się litował nad tą boleścią tego hologramu, który odgrywa rolę cierpiącego, to ten obserwator generuje prawdziwą energię pod wpływem tego obrazu. Tak? I w życiu jest tak samo. To wszystko, co przychodzi do ciebie i ciebie egzaminuje i prosi o twoją uwagę, a w szczególności o twoją litość, o twoje zasoby, żebyś wsparł tą studnię bez dna, chociaż na chwilę podłatał te dziury, to
to tylko odgrywa rolę ta iluzja. Ona nie cierpi. Nigdzie nie przeczytałeś tego o tym, że wszystko jest iluzją i że ta iluzja nie cierpi, ale odgrywa rolę cierpiącej. I to w tym momencie, proszę. A jeśli to jest właśnie bliska osoba? No teraz, poczekaj, właśnie, bo jeśli są programy rodzinne, tak, które najsilniej nas splątują, a najsilniejsze programy to matka i jego dziecko. To jest najsilniejszy program splątujący. To wiedz, że nawet to twoje ciało jest pewnym hologramem, pewną iluzją. Tylko ty jako istota duchowa jesteś jedyny prawdziwy. Wszystko jest iluzją. I twoje ciało, i twoje dziecko też jest iluzją, i twój mąż, i żona też są iluzją. Ja wiem, że trudno to przetłumaczyć matkom, bo to są tak silne programy. Natomiast wiecie co, spróbujcie uszczęśliwiać iluzję. Spróbujcie wziąć wszystkie cierpienia z barków swoich dzieci. Weźcie nawet to, bo spotkałem matkę, która powiedziała: córko, gdybym mogła wziąć twoje cierpienie porodowe, trudy, bóle porodowe na siebie, to bym wzięła. Tak? Jak chcecie uszczęśliwiać swoje dzieci czy innych, tak? To próbujcie ich uszczęśliwiać. Wprost. Nie da się. Tylko poprzez świadomość. Po pierwsze, ty się w nic nie wkręcaj, a po drugie możesz powiedzieć, żeby oni się w nic nie wkręcali, ale jak chcą się wkręcać, to będą cierpieć. Jak ty się wylogujesz z wkręcania, to ty nie będziesz cierpiał, ale zaakceptuj, uszanuj wybór tej części ciebie jako twojego dziecka, że ona potrzebuje pocierpieć, doświadczyć czegoś, co sobie zakontraktowała, bo to, ta część ciebie uczyniła coś w poprzednim życiu, co teraz potrzebuje, aby było mu uczynione. Czytaj, jeśli kogoś okradła, potrzebuje być okradzioną. Jak chcesz przejąć te plony, możesz przejąć, ale splątujesz się z tym kontraktem, który jest jakby no, nie twoim kontraktem, ale stanie się twoim kontraktem. Więc zachęcam do tego, żeby nie uszczęśliwiać iluzji. Nie wiem, na ile wytłumaczyłem tobie, że iluzja nie cierpi, ale odgrywa rolę cierpiącej, może wariować. Zaakceptuj najgorszy możliwy wariant dla tej iluzji, tak? Bo będzie cię może szantażowała, to co mówiłem w poprzednim odcinku, że pójdzie to sobie podciąć żyły, wziąć jakąś tabletkę, powiesić się. Gdy zaakceptujesz najgorszy scenariusz, jeszcze to się nazywa inwersja rzeczywistości, jeśli jeszcze wyśmiejesz ten najgorszy scenariusz, w sensie takim, a proszę bardzo, tu masz świeżutką, zdezynfekowaną żyletkę, a tutaj masz naoliwiony sznur, będzie ci lżej, tak? To się to nie wydarzy, chociaż to jest nielogiczne to, co mówię, tak? Natomiast gdy się martwimy, to my to zasilamy, martwiąc zasilamy się. Obawiając się, że to się wydarzy, my zasilamy negatywny scenariusz. Cokolwiek się dzieje, najlepsze, co możecie na szybko zrobić, zaakceptować najgorszy scenariusz. Dobrze, przechodzimy dalej. Na tej ścieżce jeszcze stary świat będzie was wołał. Ty już będziesz w źródle, tak? Będziesz połączony, będziesz czuł, poczujesz efekty obdarowania, że się dobrze poczujesz, zmieni się jakość twojego życia. Ale jeszcze twój umysł ściągnie cię, będzie ściągał cię na manowce. A posłuchaj tego, on tak pięknie mówi, bo teraz jest czas zmagania synów światła z synami ciemności. Rozpoznacie po tym, że będą pięknie mówić. Ale poczujecie chłód w tych słowach. Będą powoływać się na grubą księgę, nie na źródło, że ty łączysz się ze źródłem i czerpiesz prawdę ze swojego źródła, tylko na grubą księgę, którą albo sami napisali, albo jacyś prorocy napisali. Więc jak się pojawia gruba księga u pięknomówcy, tak, to już ostrożnie. Jeśli robią jeszcze na dodatek zbiorowe medytacje, ja już rozpoznałem i przekierowują energię jednym słowem tych wszystkich uczestników medytacji. Często promują koncepcję dualną, jakąś koncepcję, ale dualną. Nie mówią, że jesteś wszystkim, tylko mówią, że tu my fajnie, my cudowni, ale oni nam, są jacyś oni i oni nam zagrażają. Tak? Rozpoznacie po termice słów, czy jest ciepło, czy jest zimno. Tak? Są koncepcje, jest gruba księga, intelekt ogromny, ogromna wiedza akademicka u tych ludzi. Ogromna wiedza. Łaknienie wyróżnień, łaknienie orderów, łaknienie dyplomów.
drogie szkolenia, drogie medytacje i medytacje zbiorowe. Także bądźcie uważni, w nic się nie wkręcajcie. Jedyna medytacja to ta, gdzie łączycie się sami ze sobą. Wszystkie grupowe spotkania, zgodnie z zasadą, tam gdzie dwóch lub trzech łączy się w ramach koncepcji dualnej tego Boga, tej partii politycznej, tego proroka, tego postrzegania Ziemi, że jest płaska albo okrągła, tak? Jeśli jest dwóch lub trzech, którzy są w świecie w postrzeganiu dualnym, podczepieni pod jakąś koncepcję, to tam tworzy się byt energoinformacyjny, pasożytniczy byt, bo gdy jest dualizm, to jest energia do zassania, tylko trzeba stworzyć drugi biegun dla tego potencjału. Więc tworzona jest opozycja dla tych ludzi, więc jak oni są wyznawcami PiS-u, to jest stworzona im platforma. Jak są wyznawcami katolicyzmu, chrześcijaństwa, to jest tworzony islam albo tam ten żydowski kierunek. Jakie są zwolennikami, w Łodzi jest ŁKS i Widzew Łódź, jak są zwolennikami Widzewa, to jest im tworzony ŁKS. Jak są o białym kolorze skóry i się utożsamiają tylko z nim, to są przyciągani do nich ludzie z innych kolorów skóry. Jak są mocno za patriotyzmem polskim, to pojawiają się inne nacje, tak? Inne narody. I zawsze jest stawiana im ta druga strona. I podsycane są antagonizmy między tymi stronami, podsycają te antagonizmy aktorzy, którzy odgrywają rolę na podwyższeniu. Ja też jestem na pewnym podwyższeniu, ale nie zachęcam was do koncepcji żadnej dualnej, tylko do świadomości jedności. Tu też dwóch lub trzech może się spotkać w połączeniu ze źródłem i powstaje tak zwany krąg mocy. Wszyscy są sobie równi. W koncepcjach egregorycznych są owieczki w stadzie, parafianie i są pasterze odgrywający rolę wkręcaczy w różne tematy, manipulujący, którzy nakierowują też na pewne rytuały niskowibracyjne po to, żeby udoić jak najwięcej energii. Zawsze jest zbierana energia w formie pieniądza, to dla tych, co odgrywają rolę, i energia w formie emocji, to dla byta energoinformacyjnego. Zachęcam, żeby nie korzystać z żadnych zbiorowych rytuałów, z żadnych spotkań zbiorowych, gdzie jest na podwyższeniu ktoś, co wkręca w jakieś koncepcje dualne. Więc tak, w przypadku religii to podwyższenie to jest ołtarz albo ambona. I tam ktoś w jakieś tam ludobójstwo, kanibalizm, poczucie winy wkręca. Przy okazji gimnastyki padnij, powstań. Nic ci nie powie o tym, że ty jesteś źródłem i masz czerpać ze źródła. I kapłan jest tym aktorem. W przypadku polityków to jest mównica jakaś tam. W ostatnich latach to była drabina. Tak? I wchodził polityk i mówił, że to tamci zrobili, że ten samolot spadł. Albo tamci. Że to jest ich wina, albo tamtych wina. Trzeba z kimś tam walczyć i w ogóle. Więc aktorami są politycy. Ołtarzem jest mównica. Guru siedzi na tronie, na podwyższeniu. Ma tu pełno pierścieni złotych. Na drugiej ręce też. Za plecami dla przekierowania energii uwagi jest obrazek jakiegoś lamy, Dalaj Lamy, jakiegoś mistrza, jakiegoś boga, kogoś tam, tak, za plecami. Jeśli za postacią tego, co odgrywa rolę, jest jeszcze jakiś symbol. W przypadku kościołów są to różne krzyże, ołtarze, obrazy. W przypadku różnych sekt za guru jest jeszcze jakiś obrazek. Albo może przed jest jakaś figurka jakiegoś Shivy, Kryszny, nie wiem tam kogo. To jest przekierowywana energia. W przypadku artystów to jest scena, tak? I przejmują uwagę, ale jeśli uda im się, a wielu artystów jest splątanych z certyfikatami, nie powiem czym podpisanymi, jest splątanych z tamtą stroną, tak? I pewne socjotechniczne, podprogowe sygnały, obrazy, dźwięki są przesyłane dla mas ludzkich. I ludzie są wprowadzani w pewne jakieś takie wahadłowe stany emocjonalne. No, a w przypadku sportowców to jest boisko
to też jest forma areny, tak? Oni odgrywają swoją rolę jako aktorzy, a te tysiące czy dziesiątki tysięcy widzów jest pompowana w skrę. Nie gra nigdy jeden zespół, tylko są dwa bieguny każdego wahadła, tak? I po prostu jest walka, rywalizacja. Największa dojarka w przypadku piłki nożnej to stadion Maracana w Brazylii, który przed remontem był w stanie pomieścić między innymi na stojąco 300 tysięcy owieczek do wydojenia. I wystarczyło tylko dwa zespoły, z czego 150 tysięcy z jednego bieguna, 150 tysięcy z drugiego bieguna i potem jakieś kilka kontrowersyjnych rzeczy, zagrań, decyzji sędziego, gdzie jedni się cieszą, inni się smucą, jakiś spalony był albo nie był, a można było uprościć w ogóle tą piłkę, bez spalonego by była dużo piękniejsza, tak? Ale nie byłoby kontrowersji takich, jakie są w przypadku spalonego. No więc tak wygląda, tam gdzie dwóch lub trzech łączy się w ramach koncepcji dualnej, jest egregor i doi z nimi z energii. Zachęcam, żeby nie być już parafianinem, żeby nie być owieczką, wylogować się z koncepcji dualnych, zaraz sobie porozmawiamy jeszcze jakich. Wyjście z gry, ucho igielne, czas przyspiesza, zobaczcie jak się skróciło postrzeganie czasu. Kiedyś doba miała 24 godziny, a dzisiaj według was ile? Poczuliście, że ma mniej? Przyspieszyło i wszystko to, co nieukochane, szybciej wraca. Można dzisiaj sobie szybko zrobić dobrze albo szybko oberwać, tak? Pięknie Ela pokazała, że praktycznie jeśli kogoś boksujemy, to od razu sami obrywamy. Piękny ruch, tak? Więc możemy sobie zrobić dobrze, albo sobie zrobić szybko krzywdę. Dobrze robimy, jeśli to, co jest nieukochane, nie, przychodzi i prosi nas o ukochanie i my to ukochamy. Jeśli pozakończamy szybko kontrakty, macie narzędzie, za chwilę do niego przejdziemy, jak te kontrakty pozakańczać. W innym przypadku może być różnie, układ krążenia może nie wytrzymać, immunologia nie wytrzyma, nie będzie się darzyło. Ja bym zachęcał do tego, żeby się dostrajać do częstotliwości Matki Ziemi, która też jest w połączeniu tym źródłowym. Natomiast człowiek jest taką istotą, która ma umysł. Natura się sama dostroiła, rośliny się dostroiły, zwierzęta się dostroiły, tylko człowiek, który ma umysł, a umysł go ściąga, zaprogramowany umysł ściąga go na manowce, potrzebuje wysiłku, żeby się dostroić. Tak? Dla ciebie to jest kwestia tylko uświadomienia sobie i wykonania pewnej pracy, wykonania tej podróży bohatera stąd dotąd, żeby wybrać siebie, a nie uszczęśliwiać iluzji, nie wchodzić w żadne dualne programy. Tu są zagrody dla owieczek budzących się. Dopóki nie było... Ta częstotliwość była taka w miarę stała, fajnie się trzymało miliardy owieczek w zagrodach. Jedna zagroda pod koncepcją Biblii, druga zagroda pod koncepcją Koranu, trzecia zagroda pod koncepcją Talmudu i jeszcze jakieś tam może małe zagrody. Tak? Ale ludzie zaczęli się budzić, więc stworzono im nową zagrodę. Na każdej zagrodzie, w każdej koncepcji jest i prawda, i fałsz. Trochę prawdy, większość fałszu. Dla tych, co się wybudzili, stworzono drugie zagrody z większą ilością prawdy, a mniej fałszu. I to są religie zreformowane, też oparte o Biblię, różne księgi Mormonów, księgi, czy to kościoły te zielonoświątkowe, czy świadkowie Jehowy. I tu są bardzo mocne splątania, zauważyłem mocniejsze niż w tych koncepcjach, szczególnie tej chrześcijańskiej, gdzie człowiek, który chodził do kościoła bardziej na rewie mody, żeby pokazać albo swoje nowe futro, albo buty, albo samochód pod kościołem, czyli nie był tak mocno związany, tak wypadało chodzić, to chodził, ale nie był aż tak mocno związany z egregorem, to nie składał aż takich ofiar z życia. Natomiast te osoby, które poszły dalej i weszły mocno przez umysł, zaangażowały się w kościoły zreformowane, to ja widzę po jakości życia wyznawców Świadków Jehowy, czy kościołów, czy zielonoświątkowego, czy innych zreformowanych, że się nie darzy, że ci ludzie przeżywają dużo cierpienia, więcej niż ci normalni katolicy. Ale oni są bardziej gorliwi w łączności z tym swoim egregorem i zauważyłem
proporcjonalne połączenie, im większa gorliwość w połączeniu z egregorem, tym większe ofiary ze swojego życia na stole ofiarnym tego egregora. Może się mylę, zobaczcie sami po swoich znajomych. Natomiast no to jest ich, nikogo na siłę nie budzimy, nie uświadamiamy. Zachęcam do tego, żeby wyjść z każdej koncepcji, bo te schody nie prowadzą do wyjścia. To są tylko kolejne koncepcje dualne, kolejne zagrody do ściągnięcia budzących się ludzi na boczne tory. Oni tu wszyscy mają media, wszyscy mają różne możliwości oddziaływania. Piszą grube księgi. Każda gruba księga to jest gruba ilość koncepcji. Dla kogo? Dla serca czy dla lewej półkuli? Dla lewej półkuli. Jak chcesz być lewopółgłówkiem, to czytaj grube księgi i karm umysł. Ale przez umysł nie wyjdziesz przez ucho igielne. Przez umysł nie wyjdziesz z gry. Z grubą księgą i z wiedzą nie wyjdziesz z gry. Nie przejdziesz przez ucho igielne, jak będziesz przeczytasz wszystkie księgi albo będziesz mocno związany z jakąś koncepcją. To trzeba wszystko odrzucić. Tylko tu przechodzimy w świadomości jedności i w uczuciach. Tutaj zaczyna się darzyć. Dopiero ludzie na tej ścieżce im się nie darzy. Zobaczcie, po owocach poznajcie. Poznajcie tych ludzi, czym się darzy, czy nie. Jak im się układa w życiu. Żadna gruba księga nie może być twoim towarzyszem przy przejściu do tego świata. Więc nie kurs cudów, nie gwiezdne dzieci, kolejna gruba księga mocno splątująca, nie dualny kult bogini, bo kulty patriarchalne to były dotychczas. Jedna, druga, trzecia księga to są kulty patriarchalne męskiego Boga. Teraz z drugiej strony w pięknych słowach z kolejną grubą księgą z różyczką na okładce kult bogini, bajki z mchu i paproci do splątania, w szczególności kobiet, mocnego splątania. Popatrzcie na owoce tych kobiet, tak? Czy to jest coś prawdziwego, czy to łączy ze źródłem, czy buduje antagonizmy żeńskie i męskie, tak? Więc nie tędy droga, nie księga wiedzy. Nieważne, czy ziemia jest płaska, czy wklęsła, czy wypukła. Według mnie nieważne. Może się mylę, tak? Ale prawdopodobnie nie jest taka, prawdopodobnie, tak? Ale nie dociekam, czy jest taka, czy na czterech żółwiach, czy jest wklęsła, czy wypukła, czy gdzie my tam mieszkamy, bo to jest kolejna koncepcja dla umysłu, tak? Żeby nas splątać i ściągnąć na boczny tor. Nie bierzemy udziału w hipnozach i regresach, bo regres to jest szukanie przyczyny gdzieś w przeszłości. Albo jeszcze w rodzie jakimś danym, a ty jesteś wszystkimi rodami, jesteś wszystkim. Uzdrawianie rodów poprzez ustawienia jakieś, to jest tylko mącenie sobie w systemie i splątywanie się. Niepotrzebne, chociaż jest to zabieg energetyczny, który się czuje. Jest to mocny zabieg, ale splątujący. Nie cofamy się w przeszłość, bo wszystko to, co nieuzdrowione, to co ty jako babcia czy matka nie zrobiłaś, to ty jako córka albo ty jako syn masz teraz, w tu i teraz. Więc uzdrawiasz nie w przeszłości, tylko w tu i teraz uzdrawiasz wszystko i uzdrawia się przeszłość i uzdrawia się przyszłość w tym momencie. Zachęcam, żeby nie cofać się wstecz, nieważne kim byłeś, czy faraonem, czy królem, czy rycerzem, według mnie nieważne, ale ty sprawdź. Tak? Zachęcam nie wchodzenia w te hipnozy, nie korzystania z tych różnych grzybów, halucynogenów, nie wchodzenia w te stany, a właściwie nie uciekania przed tym, co jest tu i teraz, do innych częstotliwości na chwilę przy pomocy jakichś środków, alkoholu, grzybów czy jakichś narkotyków. W tu i teraz świadomie wykonać pracę. W tu i teraz. Ktoś mógłby powiedzieć, a to ja ciebie poodpinam, tak? 100 razy kogoś oszukałeś, to 100 razy ja ciebie odepnę. Tak? Czyli, że ktoś za ciebie coś zrobi i poodpina ci coś, co będzie ciągle wyłaziło. A ja ci mówię, że nie korzystaj z nikogo na zewnątrz, tylko sam się skontaktuj z tym pierwszym zjawiskiem i reprezentantem zjawiska i transmutuj to. A te 99 rzeczy, które ktoś by ci odpinał, tylko nie wiem, czy by ci pieniędzy starczyło na te wszystkie odpinania, to samo zniknie, bo ty przeskakujesz do innej częstotliwości.
Więc możesz się odpinać, dopinać, przepinać, wypinać. To jest bardzo fajny biznes dla kogoś, kto go stworzył, tak? Ale to jest wszystko z tamtego świata, z przestrzeni umysłu. Hiperfizyka, dużo wartościowych algorytmów. Tak jak i transurfing, dużo wartościowych algorytmów. Kolejna gruba księga. Na początek weź coś, co poczujesz, czy albo ode mnie, albo od kogoś z nich. Z nikim się nie łącz. Nie utożsamiaj, nie cytuj, nie powołuj się na nikogo. Wejdź, moja sugestia, połącz się ze źródłem i czerp tylko ze źródła. I wtedy nie będziesz potrzebował pić z tego, co nie jest do końca źródłem. Tu jest zawsze jakaś kałuża. Źródło jest źródłem, a tu jest kałuża. Jak zaczerpniesz ze źródła, nie musisz już potem pić z kałuży. Czerp już tylko ze swojego własnego źródła. Więc nie zbiorowe medytacje, nie jakieś Zjednoczone Królestwo. Kolejna ściema, kontynuacja kursu cudów. Nie transurfing. Mi on pomógł, tak? Ale ja teraz jeszcze się na niego powołuję dla ciebie, ale ja już jest, jakby wyszedłem ponad niego, bo mam swoje prawdy, które są dla mnie cenniejsze. Tu są pewne algorytmy, które działają oczywiście, ale powołując się na cokolwiek, my znów wracamy do koncepcji. Nie powołuj się na nic poza swoimi własnymi prawdami. Nie jakaś Christina von Dryen, czy QAnon, czy Kimberly, jakieś bajki z mchu i paproci, że to oni doprowadzą cię do nowego świata. Nie. Tylko ty możesz to uczynić sam poprzez transmutację emocji, którą masz do kogoś, kto ci przynosi coś, co jest twoje. On jest częścią ciebie, przynosi ci twoje. Zamień złość, żal, pretensje na wdzięczność za doświadczenie. Skomunikuj się z nim w taki sposób, do jakiego teraz zmierzamy. Podsumowując tamte części wykładu, bo przechodzimy do wisienki na torcie. Wszyscy z tamtego świata będą proponowali ci, żebyś szedł do źródła, do Boga, ale tak naprawdę proponują ci nocnik. Przez nocnik, żebyś zaufał jakiemuś panu, jakiemuś Bogu, jakiemuś prorokowi, jakiejś religii, jakiemuś politykowi, Trumpowi albo Putinowi, albo panu z kotkiem, który rządzi, tym panem, który ma długopis i podpisuje, albo tym panem, co ma długi nos i tutaj coś w Polsce mówi, co pan z kotkiem zadecydował, a co pan z długopisem podpisał. Nie przez nich jest wyjście z gry, tak? Więc nie przez guru, jasnowidzów, polityków, ezoteryków, religię, proroków, bogów jakichś czy innych, wypierając źródło, wypierając Matkę Ziemię, i wypierając swoją łączność ze wszystkim, co jest. Poprzez odłączenie nie wyjdziesz z gry. Będziesz dalej jako owieczka, jako parafianin. Do źródła możesz wejść i połączyć się przez siebie. Tylko i wyłącznie przez siebie. Przez świadomość jedności, że ty i źródło jednym jesteś. Ty i Matka Ziemia jednym jesteś. Ty i wszystko, co jest wokół ciebie, jednym jesteś. Ty jesteś jedyny prawdziwy. Cała reszta jest pewną iluzją, ale i częścią ciebie i jest jednocześnie lustrem, więc to do lustra wyślesz do nich wszystkich, to zawsze do ciebie wróci. Więc od tego momentu stajesz się dobrym człowiekiem, bo nie opłaca ci się krzywdzić kogoś, bo wiesz, że to do ciebie wróci. Lepiej tobie obdarować innych błogim spojrzeniem, błogim uśmiechem, radosnym uśmiechem, wdzięcznością, szacunkiem, akceptacją i miłością, a w szczególności tego pijaka, który utrudnia tobie życie. On jest tylko egzaminatorem dla ciebie do wyjścia z gry. Czy to pijak, czy złodziej, czy łajdak, czy narkoman. Jest ktoś, kto ciebie tu egzaminuje i trzyma ciebie jeszcze w tym starym świecie. Ty wiesz, kto to jest. I ty już będziesz potrafił się z nim skomunikować. I ten człowiek, już zmierzamy do sedna. Ten człowiek odgrywa jakąś rolę, czyli czyni tobie to, co komuś kiedyś ty uczyniłeś. On przynosi ci coś, co jest twoje. Jest częścią ciebie i przynosi ci twoje. Jeśli byłeś pijakiem, teraz doświadczasz pijaka. Jeśli byłeś narkomanem, doświadczasz narkomana. Jeśli byłeś bluźniercą, kłamcą, oszustem, doświadczasz takiego oszusta. On ciebie okrada, oszukuje. Po staremu, walcząc, uciekając, mszcząc, zasilamy tylko to. Przynosi ci coś, co jest twoje. Przynosi najlepiej, jak potrafi, czyli odgrywa swoją rolę. Jest częścią ciebie. Jest twoim bratem i siostrą, który prosi ciebie o miłość, o szacunek i o wdzięczność. Mając do niego
z tego postrzegania złość, żal, pogardę i żądanie, żeby on się zmienił i że to jest jego wina, to jesteś cały czas w tej przestrzeni. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć w nim siebie i w tym, co przynosi, że to jest twoje. Nie ma innej możliwości, żeby zmienić świat na zewnątrz inaczej, jak tylko poprzez siebie. Postrzegasz w nim siebie, w tym, co przynosi, że jest twoje. Akceptujesz go, że jest taki, jaki jest, czyli nie żądasz, żeby się zmienił. Akceptujesz, że jak chce pić, to pozwól mu pić. Bo żądając, żeby przestał pić, ty gwałcisz jego wolny wybór, a gwałt się gwałtem odciska. A walcząc, żeby przestał palić, czy narkotyzować się, czy kraść, żądając, to go naprawdę gwałcisz. Tak? To jest jego wybór. Zaakceptuj wybór tego, co odgrywa tą rolę, zachowanie tego człowieka i wtedy uwalniasz się. Prawdziwa akceptacja to jest akceptacja tego, co jest nie do zaakceptowania. Tak? Tego, co dotychczas było w tamtym świecie, nie do zaakceptowania. Więc są te wszystkie zjawiska, dziesiątki zjawisk. Któreś z nich jest twoim egzaminem. Któreś z nich przez ciebie było nieukochane, nieuszanowane, jest ci przynoszone poprzez innych ludzi. Najczęściej poprzez rodzinę. Tutaj są ci ludzie, którzy odgrywają te role. To są części ciebie, jako twój mąż albo żona, jako partner albo partnerka, jako teść albo teściowa, albo jako rodzice, teściowie, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki, odgrywają pewne role. Pokazują, co, jeśli jest to nieprzyjemna relacja z nimi, pokazują, co w tobie jest jeszcze nieukochane. Są to czasami też i ludzie z miejsca pracy albo z sąsiedztwa. Może to jest kierownik, może to jest szef, może to jest sąsiad, wspólnik. Może to są niby przypadkowi ludzie, nie ma przypadków. Wszystko, co się pojawia w twoim hologramie na dany moment. Wyjdziesz stąd i wszystko, co się pojawi, jest dla ciebie, jest nieprzypadkowe i prosi ciebie o miłość. A szczególnie to, co odgrywa rolę patologii, najbardziej ciebie prosi o miłość i tam masz największą trampolinę do wyskoku albo do zanurkowania. Jeśli okażesz wdzięczność, skaczesz w górę. Jeśli pogardzisz, lądujesz, skaczesz do nocnika. Więc tak, są ci ludzie, którzy odgrywają te role dla ciebie. Przychodzą i coś mówią w pracy albo w domu. Coś przypominają, że wyciągają coś z przeszłości na tu i teraz, I że coś uczyniłeś niewłaściwie. Czyli w pracy, że coś zaniedbałeś, źle policzyłeś, źle zaksięgowałeś, źle rozłożyłeś towar gdzieś tam, że coś zaniedbałeś. To często było, minęło. Przypominają to, wrzeszczą, krzyczą, straszą. Może to jest w domu, że coś przypaliłeś, przesoliłeś, źle posprzątałeś, nie wyprasowałeś, nie naprawiłeś, nie dokręciłeś żarówki albo czegoś tam. Przychodzi twój egzaminator i coś mówi, czyli przynosi ci twoje własne plony. To, co tobie czyni, to ty komuś kiedyś uczyniłeś. Kiedyś walczyłeś z nim, uciekałeś, żądałeś, żeby on się zmienił. I to był błąd. Może płakałeś, może krzyczałeś, czyli emocjami zasilałeś. Musiało to wrócić. Walka, ucieczka, płacz, krzyk. Zasila i to musi wrócić. Nawet jak odejdzie z tej częstotliwości ten człowiek, bo wydawałoby się nic prostszego, wziąć spluwę, odstrzelić gościa i mamy spokój. Nie mamy spokoju. Ten kontrakt jest cedowany na kolejnego dostawcę. Więc nie da się uciec. Jeśli mamy boksera w domu i uciekamy i nienawidzimy go, to ten następny, do którego trafiamy, jest nadal bokserem. Jeśli mamy oszusta, nadal oszust. Jeśli dopóki nie zamkniemy dobrze kontraktu, to będzie wracało i wracało i wracało. Więc chodzi o to, ta wisienka na torcie, mamy postawić granice. Specyficznie, czyli stanowczo, ale w łagodności. Stanowczo w łagodności? Stanowczo, ale brutalnie, to tak, wiadomo, przywalić tam, pogrozić, zaszantażować, tu jakieś akta, tu jakieś zdjęcie, tu jakieś nagranie. Nie, stanowczo w łagodności. A co znaczy w łagodności? W łagodności to znaczy z uczuciami, bez emocji, tylko w uczuciach. Czyli w szacunku do siebie i do niego.
bo On jest częścią Ciebie. W akceptacji tego, jaki jest i że ma prawo się nie zmienić. Dopóki będziesz żądał, że On ma się zmienić, to jest nocnik. To jest nocnik. We wdzięczności za odgrywaną rolę i w bezwarunkowej miłości. Czyli tak, przychodzi, idzie egzaminator. Czujesz po skórze, po emocji, jaka się pojawia, że zbliża się egzamin. I dotychczas już się bałeś. Im większy był strach przed nim, bo zaraz zacznie wrzeszczeć, bo zawsze tak było, i wyśmiewać, i poniżać przy wszystkich, im większy był w tobie strach, tym on bardziej rósł i był bardziej brutalny. A ty możesz spuścić jego energię, że jak podejdzie do ciebie, będzie taki malutki. Jeśli napompujesz go strachem, będzie brutalny. Ale ty wejdź w połączenie, zobacz, idzie, masz jeszcze czas, robisz ten gest połączenia, ale mentalnie, wewnętrznie, wewnętrznym wzrokiem czy ruchem, robisz to połączenie, czujesz, wysyłasz mu promyczek, patrzysz na niego, w jego oczach widzisz samego siebie i uśmiechasz się do niego. I z tym uśmiechem mówisz do niego, miło mi ciebie widzieć. Jak się cieszę, że idziesz. Prawdziwe ma być to miło, bo witasz samego siebie. Cieszysz się, że miło mi ciebie widzieć, cieszysz się, że jesteś. Cieszysz się z przyjścia siebie, części siebie. Kończysz kontrakt. Już za chwilę to wszystko się skończy, tak? Dlatego masz podstawę do tego, żeby się cieszyć. Miło mi ciebie widzieć, cieszę się, że jesteś. Cały czas wysyłasz promyczek. Jestem Tobie wdzięczny za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Dzięki Tobie mogłem się obudzić. On ma prawo tego nie rozumieć. Może sobie pomyśleć, że coś nierówno jest u Ciebie pod sufitem. Nieważne, co iluzja myśli o Tobie. Nieważne, co myśli. W ogóle się w to nie wkręcaj. On musi odegrać, przynieść plony, odegrać rolę, więc coś, ale już bez brutalności, bo spuściłeś powietrze z każdym promyczkiem, z każdym uśmiechem, z każdym słowem szacunku, wdzięczności, akceptacji, on jest coraz mniejszy. Dojdzie do ciebie może jako taki krasnoludek. Spuścisz z niego energię z każdym uczuciem wysłanym do niego. Więc jestem Tobie wdzięczny za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. On tam mówi, ale jednak przypaliłaś obiad, przesoliłeś zupę, przypalone kotlety, źle zaksięgowana sprawa, jakaś tam strata była, a Ty mówisz stop. On musiał to powiedzieć. Musiał to powiedzieć. Ty mówisz stop. Jeszcze raz. Wiedz, że jestem Tobie wdzięczny, czyli uczucie do tego stop, do tej postawionej granicy, trzymasz uczuciem. Wiedz, że jestem Tobie wdzięczny za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Wiem, że ja najlepiej, jak potrafiłeś, odegrałeś swoje role. Szanuję Ciebie, bo jesteś częścią mnie, chociaż on nic nie rozumie. Szanuję Ciebie, bo jesteś częścią mnie. Kocham Cię jak brata, szefie, kierowniku, były mężu, czy sąsiedzie. Jak brata możesz każdego kochać. Kocham Cię jak brata, czyli wysłałeś mu szacunek, akceptację, akceptacji jeszcze nie było. Akceptuję Ciebie, że jesteś, jaki jesteś i masz prawo się nie zmieniać. Ja dotychczas chciałem, żebyś przestał krzyczeć, oszukiwać, coś tam pić, palić, łajdaczyć się, a ja już teraz nie chcę. Jak chcesz pić, to idź pij, masz tu jeszcze 10 zł na piwko. Jak chcesz się łajdaczyć, to się łajdacz, masz tu stówkę i możesz sobie iść, tak? Jak chcesz krzyczeć, to sobie krzycz na kogoś innego. Ja już dziękuję. Stawiasz granicę, mówisz stop, ale trzymasz granicę uczuciami. Uczuciami przytrzymujesz granicę. Może on jeszcze da radę raz coś tam zagadać, już piskliwym głosem, bo już nie ma siły, tak? Bo już tam nie będzie brutalności, bo nie zasiliłeś brutalności. Bo to ty zasilasz wszystko, to ty wszystko kreujesz, a nie zasiliłeś brutalności, bo od razu wysłałeś uczucia. Może czasami trzeba będzie drugi raz powiedzieć stop i znów przytrzymać, znów powtórzyć to samo. Cieszę się, że jesteś, jak mi miło ciebie widzieć, kocham cię jak brata, akceptuję, że jesteś, jaki jesteś i że ja już nie chcę, żebyś się zmieniał. Jestem tobie wdzięczny, szanuję ciebie, kocham ciebie. Powtarzaj to, powtarzaj, trzymaj granicę uczuciami i to działa. Setki osób pod filmami napisało, że to zadziała, a ty nie wierz mi. Ty sprawdź. Po prostu sprawdź, czy u ciebie to zadziała. Więc tak,
Teraz do tego arkusza przejdziemy, bo mogło się wydarzyć tak. Mogło się przydarzyć coś takiego, że ktoś tak mocno zapisał się w twoim życiu poprzez przemoc fizyczną albo psychiczną, że pojawienie się tego człowieka mogłoby wywołać paraliż u ciebie i gulę w gardle, że nic mógłbyś nie powiedzieć. I jest do przetarcia ścieżki pewna technika. I my sobie teraz tą technikę przećwiczymy. Tego arkusza, który się nie zmienia już tyle lat i działa, i wiele osób jest zadowolonych z działania tego arkusza. To dotyczy osób, które były mocno brutalne, albo już nie żyją, ale nadal jest twoje splątanie z nim, z tym człowiekiem, z którym może się już nie spotkasz, tak? To trzeba to wykonać, to zamknięcie kontraktu. I tutaj zadziałamy na takich polach. Pole materialne, gdzie będziesz pisała, kaligrafując i całymi zdaniami odpowiadając na pewne pytania. Potem przestrzeń wyobrażeniowa i przestrzeń uczuciowa. W wyobrażeniu będziemy aktywować, czyli projektować do pola, do lustra, będziemy wysyłać pewne rejestracje przy pomocy zmysłów, wewnętrznych zmysłów, już nie tym zmysłem, nie tym wzrokiem, tylko wewnętrznym wzrokiem tego zobaczysz. Wewnętrznym słuchem usłyszysz swoje i jego słowa. Wewnętrznym węchem poczujesz zapach jego perfum. Wewnętrznym dotykiem poczujesz jego ramiona, gdy będziecie się przytulać, robić misiaczka z tym twoim nauczycielem. Poczujesz pocałunki jego na swoim policzku i poczujesz na swoich ustach pocałunek złożony u niego na jego czole, policzkach albo nosie. I wewnętrzny smak, no to już nie wiem, smaku to może nie. I chodzi o to, żeby każda rejestracja tym zmysłem była potwierdzona uczuciem. Uczucia mamy takie: zachwyt, radość, rozkosz, błogość, spokój, szacunek, miłość, wdzięczność. Tak? Więc tak, pracujemy sobie z tym arkuszem. Czyli zanim się, albo to dotyczy człowieka, co zmarł, albo zanim w poniedziałek spotkasz się z tym gościem w pracy, przetrzyj sobie ścieżkę. Będzie ci łatwiej. Nie zablokujesz się wtedy już. Już raz wykonasz albo dwa razy tą komunikację, to potem łatwiej ci pójdzie w rzeczywistości. Jak jest możliwość w rzeczywistości, to należy robić to w rzeczywistości, nie unikać tej komunikacji, stawiania granicy w realu. Więc tak, arkusz do pracy z traumą, umowa o pracę z człowiekiem przynoszącym mi moje własne plony. On ma kontrakt na dostawę. Ma kontrakt, przynosi ci mi to, co jest moje. Kończymy umowę, na koniec ją podpiszemy. Parametry do umowy są jak w każdej umowie o pracę. Imię i nazwisko. Tutaj dajemy mu, przy nazwisku jest godność. Dotychczas ci się scyzoryk na jego sam widok, jego imię otwierał się scyzoryk w kieszeni, a teraz przywracasz mu godność. Imię i nazwisko, Józek Polański. Gdzie on mieszka? No mieszka, wpisujecie krótko, parametry do umowy. Mieszka w tej miejscowości albo w tamtej. Co mnie z tą osobą łączy? Mąż, żona, teść, teściowa, kierownik, szef, sąsiad. Co mi zrobiła ta osoba? Króciutko, jednym zdaniem, bez rozdrapywania ran. Nie może się pojawić emocja w tym, co napiszecie. Nie powinna się pojawić, więc króciutko. Okradł, szukał, wykorzystał, porzucił, coś tam. Punkt piąty. Czy jestem świadomy, że ta osoba przyniosła mi moje własne plony? I całym zdaniem kaligrafujemy, nie w komputerze to robimy, nie działa. Na papierze kaligrafujesz. Tak, jestem świadomy, że Józek Polański przyniósł mi moje własne plony. Punkt szósty. Czy jestem świadomy, że zatrudniłem Józka do wykonania tego zadania dla mnie? To jest kontrakt. Tak, jestem świadomy. Tu się budzi twoja odpowiedzialność. Jestem świadomy, że zatrudniłem Józka do wykonania tego zadania dla mnie. Punkt siódmy. Czy jestem świadomy, że za wykonaną dla mnie pracę należy się zapłata dla Józka, a tą zapłatą jest moja wdzięczność? Tak, jestem świadomy, że za wykonaną dla mnie pracę Józkowi należy się zapłata, moja wdzięczność. Tam walutą jest wdzięczność, szacunek, akceptacja i miłość. Nie dolary, nie funty,
nie złotówki, nie euro, tylko wdzięczność, szacunek, akceptacja i miłość. To jest najważniejsza waluta. Punkt 8 to już jest tylko i wyłącznie badanie satysfakcji zleceniodawcy. Ty jesteś zleceniodawcą, więc jest pytanie, czy Józek Polański dobrze odegrał swoją rolę w stosunku do mnie? Tak, Józek Polański bardzo dobrze odegrał swoją rolę w stosunku do mnie, okradł mnie i oszukał najlepiej jak potrafił. I w momencie, gdy my wysyłamy uśmiech do lustra, to już transmutowaliście, to już wysłaliście, to już jest proces, już się zadziało, bo wysłaliście do lustra, on już to poczuł. On jako iluzja po prostu już przyjął, poczuł to, że teraz już jest uśmiech, ale to jest jeszcze nie wszystko. Teraz wykonacie, dotychczas wam się scyzoryk w kieszeni otwierał na myśl o Józku, a teraz wysłaliście mu uśmiech. To już jest transmutacja. Teraz w drugiej części praca w wyobrażeniu i uczucia, czyli aktywujemy projektor, wysyłamy do lustra pewne pomiary, gdzie mierzymy wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem, pewne komunikaty i przy każdym pomiarze, przy każdej projekcji zakotwiczamy tą projekcję uczuciem. Tak się kreuje rzeczywistość. Wewnętrznymi zmysłami wykreujecie, projektujecie. A tymi zmysłami wyszczytujecie coś, co jest odbite od lustra. Więc nie ruszamy tego, co jest odbite od lustra, my tylko wysyłamy do lustra tymi wewnętrznymi zmysłami coś, co chcielibyśmy, aby przejawiło się w naszym życiu. Więc tak, co ma się przejawić? Po pierwsze, punkt pierwszy, wyobrażam sobie Józka Polańskiego. Więc widzisz, zamykasz oczy, widzisz Józka Polańskiego w wyobrażeniu. I cieszysz się na jego widok, bo wiesz, że on i ty jednym jesteśmy, i jesteście, i że to jest twój brat. Cieszysz się na jego widok, jak na swój widok. Cieszysz się. Punkt drugi. Jestem tobie, mówisz do niego, mówisz wewnętrznym głosem i słyszysz wewnętrznym słuchem. Jestem tobie, Józku, wdzięczny za wykonaną dla mnie pracę. Punkt trzeci. Przytulam ciebie, Józku. Przytulamy Józka. Więc co widzimy, że go przytulamy. Czujemy jego ramiona. Czujemy jego ciepło. Czujemy jego zapach, jego perfum. Czujemy ciepło i twardość ramion czy coś takiego. I czujemy się z tym dobrze, błogo, radośnie, rozkosznie i spokojnie. Tak jakbyście w pluszowego misia się wtulali i jest wam cudownie. Jeśli tu się pojawi emocja, to nie działa. Tu mają się pojawić uczucia. Przy tych projekcjach, każda projekcja, każdym zmysłem jedno uczucie co najmniej, tak? To jest zakotwiczenie. Potem całujecie go w policzki i w czoło, więc widzicie, jak go całujecie, czujecie na swoich ustach, jak go całujecie, czujecie jego ciepło. Potem on całuje ciebie w policzki, w czoło, w nosek, tak? Ty czujesz w tym momencie jego ciepło i te jego smoknięcia, tak? Takie. Czujecie to wewnętrznym słuchem, czujecie. I czujecie się rozkosznie, błogo i radośnie. Tak, taka nielogiczna dla tego świata, nielogiczne zachowanie, aby nieprzyjaciół swoich tak traktować, a wy nie wierzcie mi, tylko sprawdźcie. Ale jak sprawdzicie i stanie się to waszą prawdą, mam prośbę. Dajcie świadectwo pod jakimkolwiek filmem, że zadziałało u was, pod jakimkolwiek. To jest potrzebne nie tak mi, bo ja nawet nie mam czasu czytać za bardzo tych komentarzy. Natomiast jest to potrzebne tym wszystkim częściom was, tym wszystkim osobom, które jeszcze są w tym świecie, słuchają nagrania, ale nie odważyły się wykonać podróży bohatera. A każde takie świadectwo twoje pomaga im w podjęciu tej decyzji, że to jednak działa. Punkt piąty. Patrząc prosto w oczy, uśmiecham się i mówię, Józku, kocham cię. Czyli mówisz, widzisz jego oczy, jego oczy, tak? Dobrze się z tym czujesz, radośnie, błogo, rozkosznie, mówisz, że go kochasz, potem on mówi, że on ciebie kocha i jest ci wdzięczny za uwolnienie. Uwalniam siebie i Józka, jestem wolny i radosny, miejscowość, data i podpis, tak jak w każdej umowie o pracę, miejscowość, data, podpis. I teraz ta część was, która jest... kreuje to, co wy wysłaliście do lustra na tą rzeczywistość, wasz umysł wie, że to już
jak jest to napisane, wykaligrafowane pięknie z szacunkiem, wyobrażone, zarejestrowane wszystkimi zmysłami i obłożone wszystkimi uczuciami i podpisane, to że ten kontrakt jest już kończony. Tak? Płacisz wdzięcznością, zamykasz, dziękuję. Światy się za chwilę rozejdą, nie wiem, co się wydarzy. Po podpisaniu umysł mówi, tak jest, mój panie, jak w wojsku, tak, podwładny, przyjmuje do realizacji, jeszcze gdy on zobaczy, że jest podpisany i spalony w garnku, albo na ognisku, albo w kominku, możesz spalić kontrakt, tak, i jest przyjmowany do realizacji. To, co wyślecie, to jest pewien proces energetyczny, pewien zabieg, on działa, ta druga strona czuje. Krzywdy to nie jest czarna magia, krzywdy nikomu żadnej nie robicie, prawda? Nie ma tutaj, żeby ktoś był skrzywdzony, poniżony, wyśmiany. Tu on jest obdarowany najwyższymi częstotliwościami, szacunkiem, akceptacją i miłością. To, co jest tutaj istotne, później przy materializacji różnych innych kwestii, które będziecie chcieli sobie materializować w życiu, to, co jest ważne, nie twórzcie scenariusza. Aha, wy też nie twórzcie, kiedy się spotkacie z Józkiem, w jaki sposób, czy w pracy, czy po pracy, czy na spacerze, czy w sklepie, w kolejce, gdziekolwiek. Nie twórzmy żadnego scenariusza, jak to będzie, jak to się podzieje. Wy tylko wyślijcie do lustra pewną jakość spotkania, tak? Zaobserwowaną tymi zmysłami, zakotwiczoną tymi uczuciami. Nie tworzymy scenariusza. Nie określamy w czasie, że to ma być jutro albo pojutrze. Bo pewne amerykańskie techniki dla celów korporacyjnych to uczą nas, że musimy określić w czasie, co jest błędem. To nie w tej rzeczywistości, poza czasem i przestrzenią, to się będzie materializować w optymalnym czasie, dlatego nie określamy tego wszystkiego w czasie, nie tworzymy scenariusza, nie przywiązujemy wagi do tego, szczególnie do tego, co będziecie chcieli wykreować kiedyś może. Czy tego partnera, czy samochód, czy dom, czy mieszkanie, zaakceptujcie, że to się nie wydarzy, wtedy z lekkością się wydarzy. Zaakceptujcie, zdejmijcie ważność, że to musi nastąpić, bo inaczej bez tego nie ma sensu moje życie. Najważniejsze, że ty w tu i teraz wyślesz pewną częstotliwość do lustra. I to już się wydarzyło. Nie czekaj, nie oczekuj, nie cierpliw się na skutki tego, co wysłałeś do lustra. To przyjdzie we właściwym momencie, w optymalnym momencie, a tylko twój umysł by chciał, żeby było szybko, albo żeby było jutro, albo według twojego scenariusza. Zdejmij wagę, nie twórz scenariusza, nie określaj w czasie. Zaakceptuj porażkę, czyli zaakceptuj, że się to nie uda. Ani ta komunikacja, ani to, co później będziesz pragnął po wyzwoleniu się z tych kontraktów, czyli to, co zamierzysz, co wyślesz do lustra, co będziesz chciał w formie zdrowia, partnera, samochodu, domu, czy czegokolwiek, zaakceptuj, że się to nie pojawi, wtedy może się to z lekkością pojawić. Może jest to nielogiczne dla tej wiedzy i tego postrzegania, ale to są warunki brzegowe dla tego, żeby się to samo zadziało według tych zasad fizyki. Więc tak, kończymy, jeszcze raz podsumowujemy spotkanie, bo to jest dla ciebie najważniejsze, do wyjścia z tamtego dualnego świata i przejścia do tego świata jednorodnego, zakończenie kontraktów z twoim egzaminatorem, który jest częścią ciebie i przynosi ci twoje. Przyjdzie, zacznie odgrywać swoje zjawisko. On robi to najlepiej, jak potrafi, odgrywa swoją rolę. Ty masz się obudzić pod wpływem tej pierwszej emocji, jaka się pojawi. Nie wypieramy, nie uciekamy, nie wypieramy emocji, nie zamiatamy pod dywan. Tylko, co robimy? Budzimy się, uświadamiamy sobie, że on to przynosi ci coś, co jest twoje, jest częścią ciebie, przynosi ci twoje plony. Nie walczysz, nie uciekasz, nie płaczesz, nie krzyczysz, nie żądasz, aby on się zmienił, bo nie żądamy od odbicia w lustrze, żeby się zmieniło. To żądanie odbicia w lustrze, żeby się zmieniło, to jest jak walka z wiatrakami. To nie tędy droga. Don Kiszot tego próbował, czy tam Sancho Panza, czy nie, Don Kiszot, tak. Nie walczymy, nie uciekamy, nie żądamy, nie płaczemy, nie krzyczymy. Przyjmujemy plony, czyli coś zaczyna mówić, a my stawiamy granice. Mówimy stop, dziękuję, jestem ci wdzięczny,
za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Cieszę się, że jesteś, że pomogłeś mi się obudzić. To są uczucia przy postawionej granicy. Cieszę się, że jesteś, że pomogłeś mi się obudzić. Jestem wdzięczny za odgrywane role. Ja już teraz akceptuję, że ty się nie zmienisz. Dotychczas żądałem, żebyś się zmienił, żebyś się tak nie zachowywał, a ja już teraz akceptuję to. Jak chcesz pić, to pij, jak chcesz palić, to pal, jak chcesz się łajdaczyć, to masz tutaj stówkę, idź się łajdaczyć, ale ja już kończę mój kontrakt z tobą, ja już dziękuję, ja już opuszczam tą przestrzeń, czyli tą orbitę elektronową, tą linię życia, opuszczam, ta orbita cię sama wypchnie. Jak prawidłowo postawisz, utrzymasz granicę, nie pojawią się emocje, momencik, przejdziemy tu, podzieje się coś takiego, że podzieją się pewne zmiany w twoim życiu, że na przykład w przypadku partnera on powie, że odchodzi, albo ty powiesz, że odchodzisz. Tak? W przypadku pracy szef ci powie, że nie ma dla ciebie miejsca. I teraz twój doradca finansowy powie, że stracił wszystkie twoje pieniądze na przykład. Tak? Ktoś przyjdzie i zachowa się tak, że utracisz poczucie wartości czy godności. Umysł tylko wkręci cię w to, że ty niby coś tracisz. I ta dotychczasowa orbita, po której latałeś jako elektron, będzie chciała ciebie wypchnąć. Jeśli prawidłowo postawiłeś granicę, to coś się zmieni. Wypchnie cię ta orbita, ciebie, na wyższą orbitę. Ale to, co było na tej orbicie, jakby to odejdzie od ciebie. Coś, co ci nie służyło, odejdzie. Dla jednych to będzie praca, dla innych to będzie partner, partnerka, dla jeszcze kogoś innego może miejsce zamieszkania, nie wiem, odejdzie. Za rogiem, na tej wyższej orbicie jest nowe, lepsze, ale może też dla ciebie czekać nowe, gorsze, tak jak pokazywałem przykład z tym elektronem, tak? Ta gorsza orbita. Od jakości twojego zakończenia zależy dalsza orbita, co wyjdzie. Czy przeskoczysz na wyższą, czy na tą dolną. Czy wyjdzie nowe, lepsze, czy wyjdzie nowe, gorsze. Gdy szef wyjdzie i powie, że nie ma dla ciebie miejsca, że kończy swoją pracę i ciebie zwalnia, to jeśli wejdziesz w umysł i będziesz w żalu do niego, w złości do niego, chociaż czeka na ciebie nowe, lepsze, ale nie może wyjść nowe, lepsze, dopóki ty masz żal czy złość do szefa, ty się mścisz, bo może wyślesz donos do Urzędu Skarbowego, albo do ZUS-u, albo do sanepidu, albo przez sąd będziesz się z nim sądził, to wyjdzie. Wyjdzie, ale co wyjdzie? Nowe, gorsze. Tak samo jest w przypadku partnera. Tak? Jak nie uznamy dotychczasowego partnera, nie uszanujemy, nie utrzymamy uszanowania i wdzięczności, gdy nie zakończymy tej relacji z godnością i nie będziemy cały czas tego wysyłać, to co będzie przychodziło, to nowe, gorsze. A czeka na ciebie, to jest jak kot Schrödingera w kartonie. Jest i nowe, lepsze, i nowe, gorsze. Kot jest martwy albo żywy. Jest i to czeka na ciebie. Tylko od jakości twojego zakończenia ze starym wyjdzie albo nowe, lepsze, albo nowe, gorsze. Jak utracisz pieniądze, doradca ci powie, czeka na ciebie 100 razy większy zysk. Tylko ty jeszcze go nie widzisz, bo on dopiero wyjdzie, jak ty zaakceptujesz to, co jest. Ale jak walczysz z tym, mścisz się, okazujesz żal czy złość, to utracisz i to, co ci jeszcze zostało. Temu, co wejdzie w tą częstotliwość, będzie ciągle dawane i dawane. A ten, co nie ma i się smuci, będzie zabierane i to, co ma. Tylko od ciebie zależy, jak postrzegasz i jak się skomunikujesz z tym, co na dany moment się wydarzy po tych procesach energetycznych, tak? A zawsze jest i nowe, lepsze, i nowe, gorsze w potencjale czeka na ciebie. Dotychczas, będąc w braku, przyciągałeś brak, jeśli chodzi o pracę czy partnerstwo, to przyciągałeś kogoś, kto uzupełniał twój brak, ale wnosił swój deficyt, bo brak zawsze przyciągał brak. Stań się najpierw w samotności, w sobie pełnią. Nie asekuruj się w przypadku partnerstwa, w sensie takim, że zanim zostawisz partnera, partnerkę, już na boku masz układ tak zwanego trójkąta, to nie jest dobre. Dopóki tam kontrakt jest niezakończony, to jest to oszustwo dla ciebie, dla twojego partnera i dla partnera twojego partnera, z którym nie został zakończony tam kontrakt. Więc nie wchodzimy w żadne trójkąty, nie robimy asekuracji czy jakiejś reasekuracji, bo to jest dla umysłu asekuracja. To jest podróż bohatera, to jest pewne takie
pójście jakby na głęboką wodę, trochę odważny krok to jest, jakby stanąć nad przepaścią i jakby wykonać krok naprzód jeszcze. To jest podróż bohatera i pytanie, czy ty wyjdziesz poza umysł i kontrolę i jakiś strach. Stań się pełnią w samotności, stań się pełnią poprzez wyplątywanie się ze wszystkich splątań, wytrwaj w tej pełni, emanuj tą pełnią i wtedy pełni, będąc pełnią, przyciągasz pełnię. Pełnia zawsze przyciąga pełnię, a brak przyciąga brak. I na koniec ostatni już slajd, tylko że na kartce. Podsumowanie tego 4-godzinnego wykładu, procesu. Recepta na ten czas. Ja wiem, że w Starym Świecie chcieliśmy mieć tabletkę na ból głowy, albo tabletkę, amulet, żeby przyciągnąć pieniądze, albo amulet, żeby przyciągnąć partnera, partnerkę, tak? Żeby coś na zewnątrz załatwiło nasze sprawy, nasze deficyty. A tutaj w tym nowym postrzeganiu i w tej nowej częstotliwości, w postrzeganiu jednorodnym, receptą na wszystko, na brak zdrowia, na brak miłości, na brak szacunku, na brak finansów, na brak wdzięczności, na brak akceptacji, jest świadomość jedności, zmiana częstotliwości, gdzie jesteś ty jako źródło we wszystkim, co jest w sobie i we wszystkim, co ciebie otacza i komunikujesz się ze samym sobą, wszystko, co ciebie spotyka, jest twoje i jest tobą, czyli jesteś w 100% odpowiedzialny za wszystko. Wszystko jest twoim lustrem, więc od tego momentu stajesz się dobrym człowiekiem i obdarowujesz inne części siebie tym, co chciałbyś, aby do ciebie wróciło. A wiedząc, że inne części ciebie, wszystko jest twoim lustrem, obdarowujesz od tego momentu szacunkiem i wdzięcznością, bo tego chcesz, żeby to do ciebie wróciło. Nie oczekujesz, żeby od tej osoby, którą na dany moment obdarujesz, że ty od niej to odzyskasz. Nie, ty ją wszystko i wszystkich obdarowujesz, a przychodzi do ciebie z drugiej strony. Tak? Nie oczekuj, że od tego do ciebie wróci. Wchodzisz w świadomość jedności, w to połączenie ze źródłem, z Matką Ziemią, wchodzisz w to połączenie, czujesz to połączenie, obdarzasz energią tego połączenia wszystko i wszystkich. Wszystko obserwujesz w ciszy, bo jest to iluzja, tak jak ten koncert Michaela Jacksona, który obcina sobie sekatorem palec, w nic się nie wkręcasz. To jest tylko iluzja, która nie cierpi. I choćby świat walił się na twoich oczach, gdy tu nic się nie poruszy i twoje serce się nie wzburzy, jesteś w oku cyklonu, w ciszy, w prowadzeniu, w zaopiekowaniu, w karmieniu. Wszystko ci służy i wszystko ci sprzyja. Ten świat jest iluzją i nie daj się wyprowadzić z tej wewnętrznej ciszy w jakieś niespokojne przestrzenie, niespokojne wody. Gdy przyjdzie dla ciebie egzamin, bo jesteś na danej powłoce elektronowej, na danej linii życia i przychodzi egzamin, bo jest dla ciebie przygotowana jeszcze lepsza linia życia, to jak zdasz ten egzamin? Czy w ciszy poświecisz na to, co przyjdzie i ciebie przeegzaminuje, czy zanurkujesz z powrotem do nocnika? Egzaminy będą coraz bardziej subtelne, tak? Te traumatyczne to są wychodząc z tamtej przestrzeni do tej przestrzeni, a tutaj są delikatne, subtelne egzaminki. Jak zdasz, jeśli poświecisz światłem, bo coś przyjdzie i poprosi ciebie o miłość, coś, co będzie za jakimś patologicznym zachowaniem, pytanie, czy zaśniesz i dasz emocje, czy wytrwasz w obudzeniu i obdarujesz wdzięcznością, szacunkiem i miłością. Czyli świecenie na to, co światłem nie jest. I w sumie cały ten wykład 4-godzinny moglibyśmy zacząć od tej jednej zasady i zakończyć tą jedną zasadą po to, żeby ją uświadomić sobie i przejawić. Ta jedna zasada to jedno przykazanie, które ty sam sobie poza czasem i przestrzenią jako źródło przesłałeś na ten czas dla siebie, dla twoich uszu, tak? Po to, żeby to poczuć teraz w sobie i z tym poczuciem wytrwać w tej częstotliwości i obdarowywać tą częstotliwością. Więc to jedno przykazanie znane tobie brzmi następująco. Chodzi tutaj o to, abyście się wzajemnie miłowali. Sami siebie w sobie i sami siebie we wszystkich swoich lustrzanych odbiciach, a w szczególności w tych częściach siebie, których dotychczas nie kochałeś, które zachowywały się patologicznie, które tylko odgrywały takie role. Pokochaj więc to, co jest i łatwe do pokochania, ale w szczególności i to, i tych, którzy byli dotychczas nie do pokochania. To jedno przykazanie mówi także, abyście się wzajemnie szanowali, sami siebie w sobie
i siebie we wszystkich lustrzanych odbiciach, a w szczególności te wszystkie istoty, abyście szanowali, które dotychczas były przez Ciebie nie do uszanowania. To jedno przykazanie mówi także o tym, abyście się wzajemnie akceptowali mimo swej odmienności i różnorodności, abyście akceptowali to, co dotychczas akceptowaliście z łatwością, ale w szczególności dla Ciebie największą trampoliną i odskocznią jest, abyś zaakceptował to wszystko, co było dotychczas nie do zaakceptowania i nie żądaj, aby ktoś się zmieniał i nie oczekuj tego. Tak? Prawdziwa akceptacja to jest właśnie taka akceptacja, aby nikt nie zmieniał, nie musi się zmieniać. I ta ostatnia część to tego jednego przykazania, abyście okazywali sobie wdzięczność, sami siebie, sobie za wszystko, za wszystkie decyzje, wdzięczność, mimo że te decyzje wcześniej doprowadziły Ciebie do słabych jakościowo owoców, do pewnych gorzkich owoców, ale były potrzebne na tej drodze do tego momentu. Więc najlepsze, co możesz zrobić za to, że co prawda dotychczas miałeś do siebie żal za coś, ale teraz, od tego momentu, okazuj sobie wdzięczność za te decyzje, które były, które są i które będą. Okazuj wdzięczność sobie za wszystko i wszystkim za wszystko, nawet tym, którzy na logikę by byli trudni do odwdzięczenia się wdzięcznością. Okaż także im właśnie tą wdzięczność, bo to jest najlepsze, co możesz dla siebie zrobić, bo Ty jesteś tutaj w tej całej rzeczywistości jedyny, prawdziwy. Więc czyń sobie dobro, czyniąc dobro innym, obdarowując innych tymi częstotliwościami z tego jednego przykazania. I to by było wszystko. Jestem wdzięczny za spotkanie i do miłego zobaczenia gdzieś kiedyś w przyszłości. Także dziękuję bardzo.